W województwie podlaskim ruszyły wzmożone kontrole skarbowe cystern z paliwem. Działania mają ograniczyć zjawisko wyłudzania podatku VAT w obrocie paliwami. W związku z tym służby mundurowe od poniedziałku sprawdzają ciężarówki z olejem napędowym, które wjeżdżają do Polski z Białorusi przez Litwę. W okolicy Suwałk mundurowi wyznaczyli 3 punkty kontroli. Jeden z nich działał dziś na łączniku krajowej 8 z drogą Suwałki-Raczki. Szczegóły przedstawiła Radiu 5 Izabela Głowacka, rzecznik prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku. Pracownicy kontroli skarbowej rozpoczęli działania w celu ograniczenia zjawiska wyłudzania VAT w obrocie paliwami. Służby skarbowe łącznie we współpracy z organami ścigania, mówię o Straży Granicznej, Służbie Celnej i TD Policji, sprawdzają na przejściach granicznych w okolicy Suwałk cysterny z paliwem wjeżdżające na teren Polski. Kontroli podlega tranzyt oleju napędowego z Białorusi przez Litwę do Polski. Podjęte czynności mają na celu ustalenie rzeczywistego odbiorcy paliwa, a także sprawdzenie, czy należności podatku VAT i podatku akcyzowego są uiszczane przez właśnie firmy wprowadzające na polski rynek olej napędowy z Białorusi lub Litwy. Z uwagi na duże natężenie ruchu na przejściach granicznych, o czym wiemy, przygotowano 3 punkty kontrolne i zwiększoną liczbę osób, aby właśnie zminimalizować te utrudnienia na drodze. W związku z kontrolą redakcja Radia 5 otrzymała kilka skarg kierowców na czas kontroli. Rzecznik zapewnia jednak, że sprawdzenie pojazdu zajmuje około 20 minut. Izabela Głowacka przyznała, że wczoraj utworzył się przy punkcie kontrolnym korek, ale była to jednorazowa sytuacja.